Na Intelu Rebar nie działa tak dobrze jak sam. Dowód to testy 7900 XTX, gdzie na zdecydowanie słabszym 5800 X3D ma czasem lepsze wyniki niż na i9 13 generacji. Radeony powinno się testować na platformie AMD, lepsze wyniki są wtedy, pozdrawiam. Testujcie Radeony z procesorami AMD, proszę. No to mówicie, macie. Cześć kochani, z tej strony Kamil. Bardzo lubię te materiały z serii Sprawdzamy internetowe mity. Dzisiaj właśnie taki mit bierzemy na tapetę, a dodatkowo jest to bardzo fajny materiał dla Was, myślę, przynajmniej taką mam nadzieję, ponieważ inspiracją do jego stworzenia były Wasze komentarze, także warto jest pisać komentarze pod filmem. Ja je wszystkie czytam, nie zawsze mam czas odpisać na wszystkie oczywiście, ale biorę pod uwagę. No i tutaj właśnie takie ciekawe się pojawiły. Będziemy dzisiaj sprawdzać, jak to jest z tymi Radeonami, czy faktycznie lepiej działają na Ryzenach. Dla mnie to jest przy okazji takie troszkę inne spojrzenie, wyjście z rutyny, może coś, o czym sam bym nie pomyślał, także tym bardziej zachęcam Was już teraz, żebyście pisali w komentarzach kolejne pomysły na tego typu mity internetowe, które możemy dla Was sprawdzić na naszym kanale. Zanim przejdziemy dalej, dwa słowa o sprzęcie, jaki posłuży do testów. Sprawdzamy, czy Radeony lepiej chodzą na Ryzenach, więc naturalnie użyć musimy karty AMD. Postanowiłem sięgnąć po relatywną nowość, czyli Radeona RX 7900 XT. Przy okazji ceny na ten model trochę spadają, więc komuś taki test przyda się być może dodatkowo przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Dodam jeszcze, że użyłem referencyjnej konstrukcji AMD. Jeśli chodzi o procesory, natomiast stwierdziłem, że idealną jednostką po stronie AMD będzie nowy Ryzen 9 7950 X3D. Jeśli na jakimś procesorze ma być przewaga, to na czym innym, jak nie na tym potworze z 3D V-cache'em. Intel naturalnie tutaj musi reprezentować, w związku z tym i9. Skoro idziemy w topkę, to po obydwu stronach. Co ciekawe, mimo innych konstrukcji, procesory te będą się podobnie zachowywać. Nowy Ryzen wykrywa bowiem zapotrzebowanie gry i sadza obciążenie na CCX-ie z większą ilością cache'u lub szybszymi zegarami, więc gra obciąża głównie 8 rdzeni. Intel natomiast najcięższe zadania kieruje na rdzenie P, a tych i9 13 generacji posiada 8, więc tutaj też gra siedzi na 8 jajkach. Oczywiście trochę upraszczam sprawę, nie jest to porównanie 1 do 1, ale myślę, że wystarczająco blisko. Dodam jeszcze, że większość gier testowana będzie na rozdzielczości 1440p i maksymalnych ustawieniach. Niżej zejść nie ma sensu, bo testowalibyśmy praktycznie procesory, a chcemy w końcu sprawdzić zachowanie karty w parze z danym procesorem. 1440p to taki złoty środek, obciąży już kartę na 100%, a także dorzuci trochę do pieca dla CPU. Popatrzcie jeszcze teraz na całą platformę i lecimy z benchmarkami. Cyberpunk przetestowany został w rozdzielczości 1440p na ustawieniach Ultra, ale z FSR w trybie jakości, żeby dać procesorowi trochę więcej roboty. Po lewej macie benchmark na Ryzenie, a po prawej na i9. I patrząc na te dwa przebiegi testu wbudowanego w grę, na pierwszy rzut oka nie widać zbyt wielu różnic, prawda? Operujemy cały czas na podobnych wartościach chwilowych, ale jeśli przyjrzeć się bardzo dokładnie, Radeon na Ryzenie chodzi trochę lepiej. Co to znaczy trochę? Dowiemy się z wyników na wykresie i tutaj od razu zaczynamy z grubej rury, bo ponad 10 klatek więcej zarówno w wartościach średnich i 1% low. Czyli co, mieliście rację? W pierwszym benchmarku mamy potwierdzenie tezy, że Radeony należy testować na Ryzenach? Nie tak szybko. W Doom Eternal dość wyraźnie, bowiem widać odwrotną sytuację. Szkoda, że gra nie ma wbudowanego benchmarku i dość ciężko mieć dwa dokładnie takie same przebiegi do porównania, ale widzicie chyba, że na i9 Doom chodzi lepiej. I potwierdza to wynik. Okej, 20 klatek przy tak wysokich wartościach nie robi może wielkiej różnicy, ale popatrzcie, jak duży przeskok jest w klatkach 1% low. Chyba jednak musimy zrobić trochę więcej testów. Dalej Dying Light 2. Tutaj wbudowany benchmark jest piekielnie długi i nie da się z niego wyciągnąć własnych wyników, więc pobiegamy sobie trochę po mieście. Przy okazji dajcie znać, czy obejrzeliście już pierwszy sezon The Last of Us. A jeśli tak, to co myślicie o tej adaptacji gry? Według mnie świetne, ale minimum 2 odcinki za krótkie. Wracając do benchmarków, przebiegi wyglądają według mnie identycznie, ale wyniki z pomiarów wskazują na delikatną przewagę Radeona. Jest to jednak różnica zaledwie 4%. Dalej Dziedzictwo Hogwartu. Nowość w benchmarkach, ale przez pewien czas będę tę grę dodawał. Tutaj zrobiliśmy małe odstępstwo od reguły, bowiem rozdzielczość, z jaką gra jest testowana, to 4K. Ustawienia Ultra, ale jak w przypadku Cyberpunka, tutaj też odpaliłem FSR w trybie jakości. Swoją drogą dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście szerszy materiał o FSR czy DLSS 3.
Patrząc na obydwa przebiegi, dość wyraźnie widać, że nie ma za dużej różnicy. Możecie również zobaczyć, że karta zachowuje się praktycznie identycznie, zegar rdzenia boostuje bardzo podobnie po jednej i drugiej stronie. Potwierdza to wynik benchmarku, różnice w granicach błędu pomiarowego. Wracamy teraz do 1440p i odpalamy Forza Horizon 5 na ustawieniach ekstremalnych. Jak popatrzycie na klatkaż w lewym górnym rogu, ponownie wygląda na to, że nie będzie zbyt wielkiej różnicy. Co ciekawe, zegar rdzenia GPU na platformie Intela jest prawie cały czas o mniej więcej 100 MHz wyższy. Czy przełoży się to na wynik? Tak i nie, bo różnice 4 klatek, średnio i 1% przekładają się tu odpowiednio na 2 i 3% lepszy wynik, więc ponownie tyle co nic. Dalej Shadow of the Tomb Raider. Gra jest już wiekowa, więc ze względu na niższe zapotrzebowanie na zasoby GPU procesor będzie musiał się tutaj trochę bardziej napracować, ale jak sami widzicie, nie ma to najmniejszego znaczenia. Wyniki prawie kropka w kropkę identyczne, co potwierdza również wykres. Dwie klatki różnicy, czyli w granicach błędu pomiarowego. A teraz czas na Wiedźmina. Ciekaw jestem, jak gracie w tę grę, oczywiście o ile jeszcze w ogóle do niej wracacie. W starej wersji DirectX 11 czy po liftingu? Dajcie znać w komentarzach, a wracając do naszego testu, ponownie różnic brak i na potwierdzenie jeszcze wykres. A teraz kolejna dość wiekowa gra, ale po pierwsze jest to tytuł, który nawet dziś potrafi być wyzwaniem dla najmocniejszych kart graficznych, a po drugie Deus Ex Mankind Divided jest często używany przez AMD, bo zwykle bardzo dobrze wypada na ich sprzęcie. To normalne by the way, wszyscy tak robią, ale w związku z tym stwierdziłem, że odświeżymy tego starocia, ale chyba niepotrzebnie. Wynik wygląda bardzo podobnie, może nawet z lekkim wskazaniem na Intela w tym przypadku i potwierdza nam to wykres. 6 klatek więcej średnio i aż 2 w 1% na korzyść platformy. Formy z i9. Dla formalności właściwie już odpaliłem jeszcze gry Ubisoftu, zaczynając od Assassin's Creed. W pierwszej chwili wydawało mi się, że platforma AMD faktycznie chodzi trochę lepiej, ale wyniki pomiaru wyprowadziły mnie z błędu. Jak widzicie na wykresie, dokładnie taki sam wynik. I bardzo podobna sytuacja w Far Cry'u. Polecam wam w ogóle zatrzymać sobie film od czasu do czasu i porównać wyniki i zachowanie platformy w jednym i tym samym momencie na dwóch przebiegach. No dobra, może trochę późno o tym mówię, ale warto czasem zerknąć na pauzie. W każdym razie gra zachowuje się identycznie w obydwu przypadkach i potwierdza nam to wynik testu. Jeśli popatrzycie teraz na uśrednione wyniki, Intel wypada wręcz minimalnie lepiej. Umówmy się, że te dwie klatki to tyle co nic, a ponad 10 więcej na słupku 1% low zrobił tutaj Doom, który z jakiegoś powodu złapał czkawkę na nowym 3D V-cache'u. Ale tak czy inaczej wydaje mi się, że mito balony, prawda? Znamy się jednak nie od dzisiaj i wiem dobrze, że zaraz znajdzie się ktoś z komentarzem, że trzeba było testować słabsze karty na starszych platformach, więc tak właśnie zrobiłem. Popatrzcie na wyniki. I wszystko jasne, drodzy Państwo, kolejny internetowy mit sprawdzony. Dziękuję Wam jeszcze raz za inspirację do tego materiału. Komentarze Wasze są zawsze bardzo cenne, także zachęcam Was ponownie do pisania w sekcji komentarzy właśnie kolejnych pomysłów na tego typu testy. Jeżeli macie coś w głowie, co Was trapi, nurtuje i nie daje Wam spokoju, piszcie, a ja to dla Was sprawdzę na naszym kanale, także nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji i dzwoneczka, jeśli jesteście tutaj nowi, żeby tego filmu nie przegapić, a teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niebawem. Do następnego.